86, the Lord asked me to get rid of all my businesses and work full time for him. I w 1986 Bóg prosił mnie, abym zostawił wszystkie swoje prace, wszystkie swoje zawody i pracował dla niego. I gave up my work. Porzuciłem pracę. I sold my businesses in one day. Sprzedałem wszystkie swoje firmy. And I went to work full time for Jesus. I zacząłem pracować dla Jezusa na pełen etat. Now we had a Christian community that put me on salary. I teraz mamy taką wspólnotę chrześcijańską, która no, mnie utrzymuje, wypłaca mi wynagrodzenie. But that only lasted for 4 years. Ale to tylko tak trwało przez 4 lata. And since 1990 I have not earned any money. I od roku 1990 nie zarobiłem żadnych pieniędzy. So I have no money. A więc nie mam pieniędzy. But I've taken my wife to Europe 60 times. Ale wziąłem swoją żonę do Europy 16 razy. Zabrałem żonę do Europy 16 razy. I have a nice home. Mam ładny dom. We have two cars. Dwa samochody. I have enough clothes. Mam sporo odzieży. Too much food. Za dużo jedzenia. God takes care of every need you have. Bóg troszczy się, zajmuje się każdą potrzebą, którą człowiek ma. I never did become a millionaire. I never did become a millionaire. Nigdy nie zostałem milionerem. Because I always wanted to be rich. Bo zawsze chciałem być bogaty. So I'm not rich. Nie jestem bogaty. I just live like I'm rich. Ale żyję, jakbym był bogaty. And God does it all for me. To Bóg dla mnie czyni. And I love what I do. Ja kocham to, co robię. Do you want to be happy for the rest of your life? Czy chcecie być szczęśliwi przez resztę swojego życia? Do you want to feel emotionally secure? Chcecie czuć się emocjonalnie bezpieczni? Do you want to get rid of the sickness and disease in your body? Chcecie pozbyć się chorób i cierpień swojego ciała? Do you want to be free financially? Chcecie być niezależni, wolni finansowo? Read the Bible. Czytajcie Biblię. Obey the word. Przestrzegajcie słów Bożych. Love the Lord with all your heart. Kochajcie Boga z całego swojego serca. And it says, he will care for you. I on będzie troszczył się o ciebie. My wife and I minister all over the world. We minister all over the world. I can't hear you. I'm sorry. My wife and I minister all over the world. Moja żona i ja jeździmy po całym świecie i głosimy słowo Boże. We've seen every miracle that's listed in the Acts of the Apostles. Widzieliśmy każdy możliwy cud, który jest wyszczególniony w Dziejach Apostolskich. And I believe God wants me to be an example of anyone can do it. I wierzę w to, że Bóg chce, abym był przykładem na to, że każdy może to zrobić. I have no particular gifts, no particular talents. Nie mam jakichś szczególnych darów, jakichś szczególnych talentów. The best I can be is average in my life. Najlepsze to, czym mogę być, to jestem przeciętny w swoim życiu. In my flesh I can do nothing. W swoim ciele nie mogę uczynić nic. But I can do all things through Christ who strengthens me. Ale mogę uczynić wszystko dla Chrystusa, który mnie umacnia. I say that to give you hope. Mówię to po to, aby dać wam nadzieję. If you've been struggling in your life. Jeżeli jesteście mocni w swoim życiu, czy chorujecie, czy to są jakieś problemy finansowe, czy związane z dziećmi, odpowiedzią na wasze problemy jest oddać życie Jezusowi Chrystusowi. Nie możesz oddać Mu połowy swojego życia. Kiedy dasz wszystko Jezusowi, He'll take care of all of your life. On zajmie się całym twoim życiem. If you come to church for 1 hour a week, jeśli przychodzisz do kościoła na godzinę dziennie, godzinę tygodniowo, you will be safe 1 hour a week. Będziesz czuł się bezpieczny godzinę tygodniowo. If you earnestly give your life to Jesus, jeżeli szczerze oddasz swoje życie Jezusowi,
You will be protected every hour of every day for the rest of your life. Będziesz czuł się chroniony przez niego w każdej godzinie, każdego dnia przez całą resztę swojego życia. In Proverbs 11 verse 21 says this. W Księdze Przysłów rozdział 11:21. Rozdział 11 werset 21. You can be very sure. Możesz być bardzo pewien, that God will rescue the children of the godly. Że Bóg uratuje dzieci Boże. So especially for all of you mothers and grandmothers. Szczególnie dla wszystkich matek i babć. That are so worried about your children. Które tak się martwią swoimi dziećmi, o swoje dzieci. If you understand God's word, jeżeli rozumiesz Słowo Boże, you have nothing to worry about. Niczym się nie musisz przejmować. Because he told us in that word, ponieważ w tym słowie on nam powiedział, if you're godly, if you're a godly person, jeżeli jesteś osobą Bożą, I will take care of your children. Ja zatroszczę się, zajmę się twoimi dziećmi. See, Jesus is a good deal. A więc być z Jezusem to dobry interes. The truth is, choć prawda jest taka, że you have to be crazy not to give your life to Jesus. Nie dać swojego życia Jezusowi, to trzeba być nienormalnym. If I told you that I'm going to pile of gold bricks over here, just come and pick them up and you can have them. Gdybym powiedział, że tutaj teraz ustawię cały taki stosik, sztabek złota, chodźcie i sobie weźcie. You would probably say, oh, they're just probably painted gold, they're not real gold. Pewnie powiedzielibyście, to jest tylko pewnie malowane, to nie jest prawdziwe złoto. But if you knew they were real gold, ale gdyby to było prawdziwe złoto, and they were free, i za darmo, you'd come up and grab them. No, przyszlibyście i wzięlibyście. There's real gold. Tam jest prawdziwe złoto. Real gold. Prawdziwe złoto. In the book of Revelation it says, sell what you have for the gold that will last. W księdze Objawień jest napisane, sprzedajcie co macie, aby mieć złoto, które trwa. Give your life away to Jesus Christ. Oddajcie swoje życie Jezusowi Chrystusowi. A będziecie mieli wieczne złoto. We need to take a break. Musimy zrobić sobie przerwę. And if you are strong enough, jeżeli macie dosyć siły, we come back after a break and I'm going to speak for another half hour or so. Po krótkiej przerwie wrócę i będę mówił, jeżeli chcecie dalej mnie słuchać. Amen. Amen. Amen.